Zajebiście. Dzisiaj odcinek bez ziemniaka. I testujemy gęś mojej konstrukcji. Gęś. Nie będzie na koło zwalać winę za wszystko. I tak to jest wina ziemniaka, że go nie ma. No to jest gęś. Dokładnie. No to jest gęś i ona lata. No i wszyscy mi kradną gęś. No. O, fasolki. Ja tylko sobie tu siedzę. I patrzę. Wszyscy chcą gęś. Tak, wszyscy chcą do ja gęś. Ja steruję. Okej. Co to robi? Wiesz, jak się ją odpala. Tak, pomidor mówi tylko kiedy odpalać, bo ja mam wyciszonego jakby i nic nie słyszę. Okej, gęś. Proszę, nie zabij nas. Dobra, siadaj, Lokłak. Jo, Lokłak. Lokłak, siadaj. Odpalam to. Alo, Jonek. Raz, dwa, trzy! O nie, za wcześnie. O nie. Cholera. O nie. Nóżki schowaj, nóżki schowaj. Nóżki! Nóżki! Jedynka! Jest! Startowała! Ona leci! Jest, o nie! On nie strzela do nas! Strzela! Nie! Mayday, gęś spada! Going down! Do rosołu! O nie! Rosół! Pomidorowa! No nie! Zrobię nas gęsi! Jezu! Ale Lokłak może być zrespił tam swoją broń przeciwlotniczą, co? Właśnie ona nas zestrzeliła. No, no się. To nie jest wina, że gęś jest chujowo skonstruowana, to po prostu ta broń nas zestrzeli wywuje. Wcale, że gęś. No nie. Gęś jest. Dobra, Lokłak, weź wyłącz tą maszynę na razie. Pozwól wystartować. Niech widzowie zobaczą, jak lata. Dobra, startuj. Start, proszę. Będziesz mógł sobie do CV wpisać później, że latałeś gęsią. Ja ci powiem kiedy. Dobra. A jak wygląda w środku tej gęsi? Jest pusta. Ło! Nie. Gęś ma odrzutowce. Tak. I to w dupie. Teraz! Sra odrzutowce. Jedyneczka! A czy gęsie mają się tak kręcić? Tak. Weź odpal na maksa. Ona się ustabilizuje po jakimś czasie. Jak tak mówisz, to zobaczmy. Próbuj latać. Tylko, że to się kręci. Nie. Strzela, ale gęś żyje jeszcze. O, leci. No, jest. To wystartowało. Skręciłeś gęsi kark. Weź spację naciśnij i szybko wyłącz. A ty za kamerą też nie kręciłeś gęsi kark, nie, Pomidor? Co? No tak, skręciłem gęsi. O nie, dostaliśmy skrzydełko, szybko! Naprawiaj ktoś! Mayday! Ja nie mogę. Ja nie mogę, bo wypadnę. Gęś oberwała. Nowy problem. Jej kark, kurde, tak się patrzy po prostu na kamerę. My się tym kręcimy. Ej, potworze! O nie! Kurde, co się dzieje? Silnik włączył gęsi, żeby to ustabilizować, ale... Gęś się mnie zatrzymała w miejscu, co się stało. Czekaj, chcę zobaczyć, jak ta gęś głęboko poleci. Jak długo będzie gęś lecieć? Niedługo. Niedługo? Jokła, co ty planujesz? Nie, ja nic nie, a tu nic ogólnie nie... Może, nie pan. Tak, uważaj, bo ci uwierzę. Ten śmiech poznał wszędzie. Matko. A to jest najlepsze, że ta gęś praktycznie z miejsca może startować. No. No, jakieś największe samoloty, kurde, hiperrealistyczne maszyny. Tymczasem gęś z odrzutowcem, kurde. Tak, mi tu. Znam to, no. Tymczasem gęś z odrzutowcem. Lokłak wyłączył Bleach Damage, bo ja próbuję tą głupią gęsią wystartować. Wyłączył. Dziękuję. Tą głupią gęsią, ja ci zaraz głupią gęsią. Pomidor cię zbanuje. Dogodzić, jak będę leciał na tej gęsi. Właśnie, ja startuję z drugiego lotniska, gęsią. Jebu, obydwoje startujemy gęsią. Tak. Gdzie ty startujesz? Skąd ty startujesz? Z Arizona. O Jezu. Matko, co mam jeszcze? Gęś w powietrzu, odbiór. Gęś jeszcze nie w powietrzu, o Jezu, gęś zaraz w powietrzu. Jest to, ej, to trochę wygląda jak latanie smokiem. Gęś,
Jak utrenować smok? Tak, jak wytrenować gęś? Nowy sequel. Ej, dopiero teraz zauważyłem, że jak gęś, skręcasz gęsią, to jej się łeb przekręca w tą stronę, którą skręcasz. Serio? No. O Jezu. O nie, Lokłak, twoja maszyna próbuje mnie zastrzelić. No widzę. Zobaczę, czy może nurkować ta gęś. Ej, gęś. Ej, pomidor, lecę do ciebie moją gęsią. Dobra, ja spróbuję zanurkować gęsią. Ej, a czemu mi się odrespiła gęś? O nie. Co? Lokłak ci ukradł gęś. Gęś mi się odrespiła. Lokłak, czemu mi gdzieś ukradł gęś? Ty mi wziąłeś. Bo to złodziej drobny. Wziąłeś gęś. Zostaw moją gęś. To jest moja, o czym ty gadasz? To jest moja gęś. Popierz. Nie bijcie się o moją gęś. Jak się włącza to? A, dobra, nieważne. O, wiem co zrobię. Won z mojej gęsi. Pamiętaj, spacja, na maksa gęsi. Przepustnica i później jak się silnik rozgrzeje, to strzałeczka. Ej, ja jestem dobra. W środku gęsi Lokłaka, jestem nie. W środku dosłownie w maszynie. Rączkę złamała gęś. O nie, going down. O nie, dobra, odzyskałem? Nie odzyskałem. Gdzie? Gdzie on? Gdzie ja jestem? Dokładnie, widzisz gdzie ja jestem? Tak, widzę, trzymasz się jako. Siedzę w środku gęsi. Siedzę w środku gęsi. Niesamowita gęś. O, widzę go! Z daleka. Widzisz go? Mamy w środku gęś. Co zrobisz, kamikadze w gęś? Nie. Widzę chyba ciebie. Gęś. Nie wiem, czy trafiłbym nawet. Kurde, to wygląda jakby ta gęś ciągle srała z tupy. No bo ona sra, no. A co robią gołębie i inne ptaki, no? Też srają. Właśnie. Ciekawe, co by się stało, jakby wpadł w tornado. Mogło być to zabawne. O nie, nawet nie próbujcie. O nie, on to zrobił. Czy ja widzę gęś? Czy to... A nie, to jest sam... A nie, to gęś! Cholera! Czy to samolot, czy gęś? Czy to ptak, czy to samolot, to gęś? Okej, okay, o nie! Wpadam w tornado! Nie, ja nie wpadam. Mam nadzieję, że nie wpadam. Wow! Tylko łeb mi się przetrącił lekko. A ja nie wpadłem. Ty też lecisz gęsią? Gdzie wy jesteście? Matko, ja tu fikołki robię. Mayday! Mayday, gęś! Widzę to, mam to. O nie, ja też padłem w stronę. O, widzę cię! Widzisz mnie? A widzisz mnie? Czekaj, kurde, gdzie ty jesteś? Jestem dosłownie za tobą. Aha! Hej, jestem przed tobą. O, widzę gęś. Czekaj, Lokłak. Tak. Czy to kto to tam tą gęsią lata? Lokłak niestety, bo mi zabrał. O, to złoty gęś. Ja to jej nie zabierałem. Czekaj, bo wpadłem w turbulencję gęsi. Dobra, jest, uratowałem. Złamałem sobie skrzydło. Ale to się zdarza wśród gęsi. No cóż, ale szkoda. Zakwasy po długim lataniu. Zakwasy? Zio, gęś, a żeby cię gęś kopła. Nóżki! Otworzyłem nóżki. Nie, kule piją. Ty se tu lataj, a ja wystartuję swoim dronem i będę was obserwował dronem. Takim co ziemniak ma. No ja. Aha. Dobra. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wielka taktikul gęś. Mam pomysł, może zmontuję to teraz, ten filmik, zaraz i wrzucimy, nawet wrzucimy, wrzucę na YouTube'a i nawet ziemniaki będzie wiedzieć. Jak też, zobaczymy jak odtrakuje. Ziemniak nawet nie będzie wiedział o operacji gęś. Właśnie. Ło, wyłączyłem gęś w powietrzu. Operacja gęś. Ja takie teraz zrobiłem, wiesz o tym? Co? No. Kurde, zaraz polecę na swoje gęsią. Wow. Myślę, gęś zaraz się rozpocznie. I to w sumie jak łabędź prawie wygląda. Nie. Dobra, nie mogę znaleźć mojego drona, więc wystartuję moim samolotem. Okej. Okay. Jutro, panowie, jutro, to ogólnie ja będę jutro, będzie specjalna operacja, będę leciał moim prawdziwym samolotem. Koło mojego osiedla. To? Tak, na obsterowanie. A, ja myślałem, że ty już masz ten... Jesteś pilotem. Zawiodłem. Chciałby, się. Kurde. No, chciałby. Ja, chciałbym za darmo. Pomidor, widzisz mnie? Cześć, to ja. No, witam.
O nie, gęś mi się włączyła. Cholera jasna, chyba mi się... Jokłak! Twoja wina! Co? Ziemniaka nie ma, to na kogoś trzeba zgonić. Ja lecę za wami i moim samolotem. No, coś powinno mówić, to ziemniaka zna. Właśnie, przepraszam, ziemniaka. O Jezu. W sumie racja, to wszystko cześć. Ziemniaka wina, jak cześć. Zawsze. Wszystko jest winą ciemniaka. Cześć. Ja widzę, jak sobie zbiera, tak? Operacja gęś rozpoczęta. Ej, wiecie o tym, że przy złożonych skrzydełkach dalej można jakoś latać tą gęsią? Aż się, nie wiem jak. Ja nawet nimi robię, ja dam swoje skrzydła właśnie specjalnie, żeby szybciej zawrócić, patrz. Wow. No i kurde, to lepsze... To lepsze niż odrzutowiec. Chyba rozwalę się... Nie! Mój samolot się rozwalił, kurde. O nie, mój... O nie, operacja. Zabiłem się. Gęś zdechła, gęś zdechła, odbiór, gęś zdechła. Panowie, uwaga, będę robił operację lądowanie gęsią. Lądowanie gęsią, muszę to nagrać. Na którym lotnisku? No, na Creative Base. Okej, okay, ja już tutaj jestem. Jokłak. Ja będę... Ja tu trakuję samolotem. Jokłak, jokłak. Ja tylko raz miałem tak. Śmigłowiec, chyba już ci opowiadałem na pilota. Tak. No właśnie. O kurde, oj, Romnowczu. I właśnie tak samo skończył. Gdzie jest mój dron? Bo ja miałem tu drona i zniknął oczywiście. Musiał. Lecę, musiał. Uwaga. Daleko jesteś, gęsiu? A nie, jestem dobra, widzę. Dosyć. Zaraz gdzieś powinna ta guń przelatywać. Guń. No właśnie, powinieneś mnie widzieć, bo zaraz będę lądował. O, jest. Dobra, jest. Ślepy jestem. Dobra, wasza misja albo twoja misja jest, żeby lecieć... Żeby wlecieć gęsią w mojego drona. Jezus Mary, on naprawdę używa tej gęsi jak myśliwca. Ale chyba się rozbije. Najnowszy myśliwiec. Od NATO. Gęś. Gęś.